poniedziałek, 3 czerwca 2019. Witam w następnym update'cie, w aktualizacji. Jestem w Indianie już, przed miejscowością Indianapolis. Normalnie to bym jechał, tylko stanąłem na prysznic, bo jest wypadek. Wypadek i jakieś zwolnienie i czekam, aż usuną. Już pół godziny mam pauzę i jeszcze nie usunęli, więc troszeczkę odczekam. Żeby nie tracić czasu pracy, znaczy czasu jazdy. Tydzień temu byłem w Montrealu. Nie nagrałem aktualizacji, za co jeszcze raz przepraszam. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w czwartek. Tak, w czwartek. Jechałem do Delaware po zepsutego traka. Wróciłem w piątek według planu i w niedzielę wyjechałem w trasę moich marzeń. Jadę w obecnej chwili do Kalifornii. Mam 6 zrzutek. Zaczynam w El Paso w Teksasie. Później mam 4 zrzutki w Phoenix, Arizonie i ostatnią w rejonie Los Angeles, Anaheim, Kalifornia. Nareszcie mam moją Kalifornię. Po roku. Także pykam sobie najpierw do Teksasu, później do Arizony i później do Kalifornii. Teraz odpowiem na 3 pytania zadane pod filmami wcześniej. Pierwsze z nich to nie będzie pytanie, to będzie takie spostrzeżenie, że ja niby taki doświadczony kierowca, rozważny i ostrożny facet, a czytam pytania z telefonu. Otóż chwileczkę. W Stanach, w Kanadzie, jeśli chodzi o użytkowanie telefonu podczas jazdy, jest wiele praw. Ogólnie nie ma miejsca na tym kontynencie, gdzie patrzenie na telefon jest zakazane. To nie jest wskazane, ale nie jest zakazane. W 90% stanów i prowincji w Kanadzie, jeżeli telefonu się nie trzyma w ręce, nie robi się nic nielegalnego. Ostatnio prowincje, które bardzo zaostrzyły używanie i to już nawet nie telefonów, tylko jak to się mówi, akcesoriów elektronicznych, to Quebec i Ontario. Dlatego między innymi zainstalowałem uchwyty do kamery. Bo w Ontario i w Quebecu trzymanie kamery w ręce, w przeciwieństwie do Stanów, jest nielegalne. Bo jest to urządzenie elektroniczne. Także jeżeli jest na jakimś chwycie, wtedy już jest to legalne. To wynika z tego, że było dużo ludzi, którzy bawili się tabletami podczas jazdy, a tablet to nie była komórka i tak dalej, i tak dalej. W Quebecu jest pewna różnica, bo w Quebecu chyba można kamerę trzymać, bo w Quebecu chodzi o urządzenie, które może się łączyć z siecią. A w Ontario to jest najbardziej restrykcyjna prowincja i w ogóle jurysdykcja, tak się mówi, jeżeli chodzi o użytkowanie, bo nawet nie można dotknąć GPS-a. Można ustawić go, można go konsultować, ale nie można dotykać. Słyszałem przypadek kierowcy, który patrzył się przez okno w bok, zatrzymała go policja i powiedzieli mu, że jesteś rozkojarzonym kierowcą, bo nie patrzysz przed siebie. No, dojdzie do tego, że sprawdzanie lusterek będzie rozkojarzeniem. Oczywiście przesadzam. W Ontario nawet picie kawy czy jedzenie kanapki podczas jazdy może być podciągnięte pod rozproszoną jazdę, ale słuchałem opinii paru policjantów, to mówi, dopóki nie będzie ktoś uczestniczył w wypadku, to nie będą takich szczegółów brali pod uwagę. No już kurczę, picie kawy podczas jazdy to już by była przesada, nie? No ale w każdym razie, Ontario to jest to. Także ja, konsultując, zerkając na telefon, nie robiłem nic nielegalnego. Oczywiście nie jest to wskazane, powinienem patrzeć na drogę, no ale dobra. Teraz pytanie, dość kontrowersyjne. Czy potrafię strzelać z broni i jakie jest Twoje podejście na temat posiadania broni w domu? Czy jako obywatel kanadyjski mogę kupić broń w Stanach? Nie, jako obywatel kanadyjski nie mogę kupić broni w Stanach. Nigdy nie strzelałem, nigdy nie miałem broni w ręku. W Stanach niepokojące jest dla mnie to, że strzelaniny są powszechne. O tym się już nawet nie mówi w mediach. Teraz niedawno była strzelanina, parę dni temu była strzelanina w Virginia Beach, gdzie kiedyś byłem na wakacjach i to uderzy do wyobraźni, gdzie zginęło 14 pracowników miasta i strzelający był wykształcony człowiek, inżynier. Także ja jestem, powiedzmy, przeciwnikiem tego posiadania broni, bo normalnym ludziom
może czasami odbić. I to jest właśnie to, najczęściej w Stanach normalni ludzie, wykształceni czy niewykształceni, odbija im i mają bardzo dosyć łatwy dostęp do broni. W tym roku w Stanach było już 150 strzelanin. Jeżeli mówimy o strzelaninach, to jest co najmniej muszą zginąć 4 osoby podczas takiego wydarzenia. Także takich strzelanin było 150 na początku roku. No w Stanach liczby mówią same przez siebie. Jest najwięcej ludzi zabijanych przez broń palną, bo jest największy dostęp. Ale to jest bardzo kontrowersyjna kwestia. No tutaj jest, to też wynika z historii, bo to jest napisane w Konstytucji i z historii Dzikiego Zachodu. Także no, to jest pod tym względem bardzo specyficzny kraj, gdzie wchodzi się do Walmartu, można z jednej strony kupić lalki, a z drugiej strony broń palną. I ostatnie pytanie, czy miałem jakieś przygody z bandziorami lub amerykańskimi gliniarzami? Czy ja się staram stawać w takich miejscach, gdzie czuję się bezpiecznie, aczkolwiek stałem już w takich miejscach, gdzie kierowcy mi mówili: nie stawaj tutaj, bo tutaj narkotyki, strzelaniny. Raz stałem w porcie naprzeciwko Filadelfii i faktycznie pukali mi do kabiny co 10 minut, nie mogłem się wyspać. Drugi raz spałem gdzieś naprzeciwko Nowego Jorku w New Jersey. Nic, pod firmą, nic. Ale no nie wiem, ja wolę stawać w takich miejscach raczej na truckstopach i tak, ale nigdy nie miałem nieciekawej sytuacji, nawet jeżdżąc rowerem po tak zwanych niepewnych dzielnicach. Z policją miałem do czynienia parę razy, gdy mnie zatrzymali, bo zarobiłem parę mandatów. Zawsze mili, zawsze profesjonalni, nawet gdy jestem w błędzie. Mi się wydaje, to też zależy od podejścia człowieka z tej strony, czyli ja, nawet jak jestem łysy, zależy od uśmiechu, zależy od zachowania, no i oczywiście od osoby, którą się spotyka. Ja do tej pory miałem same pozytywne doświadczenia z policjantami, mimo tego, że wlepili mi mandat. Nie zapomnijcie zadawać pytania w komentarzach, żebym miał na co odpowiadać w kolejnych aktualizacjach. No i oczywiście możecie też zostawić opinię na temat tego, co myślicie, na temat moich odpowiedzi, bo dzisiaj tematy były dość kontrowersyjne. Dobrze, 3 czerwca 2019. Taki to był typ aktualizacji. Dziękuję Wam za uwagę i następna na pewno będzie z Kalifornii albo na powrocie z Kalifornii. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.